Cześć, dziś recenzja R2 Ultra, czyli bardzo cienkiego i lekkiego flagowca od F-150. Zapraszam do recenzji. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, biorąc telefon do ręki, była jego waga. Telefon waży zaledwie 230 gramów, jest to więc najlżejszy telefon z segmentu Rugged, jaki testowałem. Jasne, telefon ma baterię o pojemności zaledwie 5000 mAh, ale wciąż te 230 gramów to niewiele więcej niż ostatnio recenzowany Qubot Max 5. Zresztą nie tylko waga jest tutaj bardzo niska, ale i sam rozmiar telefonu. R2 Ultra ma 170 mm długości, niecałe 80 szerokości i tylko 8,5 mm grubości. Jest to więc nie tylko najlżejszy, ale i najcieńszy twardziel, dzięki czemu telefon bardzo wygodnie leży w dłoni. Tutaj nikt nie powinien mieć problemu z jego obsługą jedną ręką, o czym często ostrzegam w przypadku największych twardzieli. Waga telefonu to zasługa nie tylko skromnej baterii, ale i materiałów, z których wykonano obudowę. Tylny panel wykonano z tworzywa sztucznego, które swoim wyglądem i fakturą bardzo przypomina szczotkowane aluminium. Ogólnie kiedy wziąłem telefon pierwszy raz do ręki, to po wyglądzie spodziewałem się czegoś znacznie cięższego, przez co telefon wydawał mi się bardzo delikatny. Nie wiem czy wiecie, ale wiele osób solidność utożsamia z wagą. Kiedyś jednemu z producentów, zdaje się, słuchawek, w badaniach opinii wyszło, że ludzie wolą kupować cięższe słuchawki, bo te wydają im się solidniejsze. Zaczął więc do swoich montować metalowe płytki, których jedynym celem było dociążenie słuchawek. Podczas zabawy R2 Ultra od razu mi się to przypomniało, a przecież mamy całkiem sporo lekkich i jednocześnie odpornych na uszkodzenie materiałów. Na przykład te tworzywo sztuczne ma podwyższoną odporność na uszkodzenia. Z kolei boczną ramkę wykonano z tytanu i pokryto gumą oraz karbonem, czyli znowu bardzo lekkimi i odpornymi materiałami. Karbon mamy również tutaj, czyli w tej martwej części ekranu. Niby banalne, ale jak to zobaczyłem, to pomyślałem, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł. Niby nic, ale po pierwsze zwiększa to ochronę ekranu, a po drugie ma moim zdaniem całkiem spore walory estetyczne. Z drugiej strony nic tutaj nie tracimy, bo przecież i tak nic tu się nie dzieje, więc duży plus za innowacyjność i zagospodarowanie tej przestrzeni. Na tylnym panelu mamy spory moduł z dwoma aparatami, stylizowanymi na oczy sowy. Tak to zostało przez producenta zaprojektowane i motyw sów przewija się tu w paru miejscach. Te oczy wyraźnie wystają ponad powierzchnię panelu i otaczają je pierścienie LED pełniące funkcję diod powiadomień. Znowu, bardzo ciekawe i atrakcyjne wizualnie rozwiązanie, ale jeśli nam się nie podoba, to w ustawieniach możemy je wyłączyć. Naprawdę jest to jeden z najfajniejszych pod względem designu telefonów. Układ przycisków jest tu dość niestandardowy. Po pierwsze, nie ma tutaj żadnego dodatkowego przycisku. Z lewej strony umieszczono klawisze do regulacji głośności, a z prawej przycisk blokady. Skaner linii papilarnych niestety zintegrowany tu został z ekranem. Osobiście wolę czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem blokady, bo jest to dużo wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Ale przyjęło się, że skaner zintegrowany z ekranem jest nowocześniejszy i bardziej ekskluzywny. Do samego działania czytnika nie mam zastrzeżeń. Celnie rozpoznaje nasz odcisk i szybko odblokowuje telefon. Na dole znajduje się jeszcze port USB typu C, głośnik oraz slot na karty. Mimo że R2 Ultra swoim wyglądem bardziej przypomina klasyczny smartfon niż wytrzymały, to model ten posiada typowe dla wytrzymałego telefonu certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL STD810H, co oznacza, że telefon jest odporny na wstrząsy, wnikanie kurzu oraz wody. Telefon posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+. Producent podaje na swojej stronie, że zainwestował 10 milionów dolarów w opracowanie elastycznego i wytrzymałego panelu. Jeśli to prawda, to szacun, bo F-150 nie jest dużym producentem, a kwota jest całkiem spora. Ale wracając do recenzji. Ekran obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, a w ustawieniach mamy do wyboru również tryb auto, który sam dobierze odpowiednią częstotliwość do tego, co aktualnie robimy. Producent podaje, że maksymalna jasność ekranu wynosi 2600 nitów, ale to zapewne tylko chwilowa, szczytowa wartość, jaką może osiągnąć ekran. Zmierzona przeze mnie jasność ekranu wynosi około 1000 nitów. Jest to obok Duji DK10 najjaśniejszy ekran w tym segmencie rynku. Dzięki wysokiej jasności ekran R2 Ultra pozostaje czytelny nawet na zewnątrz w słoneczne dni. Co zaś się tyczy jakości wyświetlanego na ekranie obrazu, to jest ona bardzo dobra. Obraz jest ostry i wyraźny, a kolory takie jak lubię, czyli żywe. Z przyjemnością na telefonie możemy przeglądać internet, grać w gry czy oglądać filmy, a do tego ekran przed uszkodzeniem chroni szkło Corning Gorilla Glass.
Jeśli chodzi o specyfikację, to telefon napędza chip MediaTek Dimensity 7050. Układ ten znaleźć możemy w takich telefonach jak Kubot King Kong X czy Blackview BL8000. Dimensity 7050 to tak naprawdę klon Dimensity 1080, a oba procesory mają dokładnie takie same parametry. Z technicznego punktu widzenia Dimensity 7050 to 6-nanometrowy, 8-rdzeniowy układ, którego dwa rdzenie taktowane są zegarem do 2,6 GHz, a 6 kolejnych zegarem do 2 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada tu układ Mali G68 MP4. Jeśli chodzi o pamięć, to telefon posiada aż 16 GB wbudowanej pamięci RAM DDR5, które możemy dalej rozszerzyć przy pomocy wirtualnej pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej wykonanej w szybkim standardzie UFS 3.1. Dimensity 7050 to duchowy następca Helio G99, czyli układ średniej klasy, zapewniający moim zdaniem najlepszą wydajność w stosunku do swojej ceny. Wyniki testów syntetycznych plasują R2 Ultra znacznie powyżej modeli napędzanych Helio G99 oraz procesorami Dimensity serii 6000 i jednocześnie poniżej telefonów napędzanych procesorami Dimensity serii 8000. Jest to więc praktycznie idealny środek drogi pomiędzy nimi. Dimensity 7050 to układ, który spokojnie wystarczy nam do codziennej pracy i zabawy. Na telefonie możemy grać w wymagające gry 3D takie jak Asphalt 9, bez żadnych zacięć, nawet na wysokich ustawieniach grafiki. Możemy też oglądać filmy na YouTube w wysokiej rozdzielczości, ale ze względu na brak certyfikatu Widevine L1 w serwisach streamingowych takich jak Netflix, najlepsza dostępna jakość to zaledwie 480p. Telefon posiada z przodu aparat do selfie 32 megapiksele, a z tyłu kamerę główną 108 oraz doświetlony dwiema diodami na podczerwień aparat noktowizyjny z matrycą 64 megapiksela. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to nie będę tutaj czarował. Są one dość słabe. Bez problemu możemy kupić o połowę tańszy telefon od Xiaomi czy Poco, który będzie robił zdjęcia o dwie półki lepsze. Jednak w segmencie wytrzymałych telefonów sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i właściwie tylko kilka modeli może robić zdjęcia porównywalne jakością do średnich modeli Xiaomi. Takim telefonem jest na przykład Duji DK10, który robi ładne zdjęcia. R2 Ultra to pod tym względem półka niżej. Przede wszystkim zdjęcia mają wyblakłe kolory i słabą szczegółowość. Osobiście lubię, kiedy zdjęcia mają nasycone kolory, kiedy trawa jest soczysta, a niebo błękitne. Tutaj jest z tym problem, bo telefon dość słabo dobiera jasność. Zdjęcia nocne są w porządku. Wyraźne i w miarę ostre. Kamera noktowizyjna pozwala robić zdjęcia w całkowitej ciemności. W apce kamery tryb Nocto, nazwany został Owl. Zdjęcia z niej są wyraźne. Dwie diody wykonują swoją pracę dobrze, mocno oświetlając obiekt, co przydaje się w fotografowaniu z większej odległości. Producent podaje, że zasięg tej kamery to nawet 20 metrów. Z bliska jednak dwie diody mogą pogarszać jakość, zbyt mocno oświetlając widok przed kamerą. Jeśli chodzi o jakość filmów, to nie odbiega ona od jakości zdjęć. Po pierwsze, boli słaba reprodukcja kolorów. Zielony praktycznie przechodzi tutaj w szarość, co dla mnie jest nieakceptowalne. Na plus natomiast muszę zaliczyć stabilizację, dzięki której nawet podczas kręcenia w ruchu obraz nie skacze, a telefon utrzymuje ostrość. Telefon działa pod kontrolą systemu Android 14. Cieszy nowa wersja Androida, bo aktualizacje do wyższych wersji może być ciężko, ale te mniejsze, usuwające drobne błędy, już się pojawiają. System ma lekko zmodyfikowany interfejs, dodane zostały również aplikacje do obsługi czujników oraz aplikacja reklamowa do śledzenia social mediów producenta oraz zgłaszania ewentualnych błędów. Poza tym system działa szybko i bez zacięć, ale tłumaczenie jest niekompletne.
Po pierwsze, wszystko to, co zostało przez F-150 dodane, jak menu do zarządzania tylnymi światłami, jest w całości po angielsku. Zresztą co jakiś czas natrafiamy na angielskie zwroty w różnych częściach menu. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale widać, że F-150 w tej kwestii poszedł linią najmniejszego oporu i to, czego Google nie przetłumaczyło, zostawili po angielsku. Smartfon zasila bateria o skromnej, jak na ten segment rynku, pojemności, wynoszącej 5000 mAh. Na swojej stronie producent podaje, że zainwestował 100 tysięcy dolarów, aby wycisnąć z tej pojemności jak najwięcej. Czy się udało? W moim teście R2 Ultra otwarzał film na YouTube w trybie pełnoekranowym z głośnością ustawioną na 50% i jasnością ustawioną mniej więcej na 450 nitów przez ponad 12 godzin, po których zostało mu 14% energii. Jest to wynik na poziomie Duchi DK10 i trochę lepszy od Kubota King Kong AX, ale szału nie ma. Jeśli intensywnie korzystamy z telefonu w ciągu dnia, to ta bateria może nam nie zapewnić nawet jednego całego dnia pracy. Konieczne może okazać się podładowanie telefonu w ciągu dnia. Bateria obsługuje szybkie ładowanie 65 W po kablu i 15 bezprzewodowo. Jeśli chodzi o łączność, to telefon obsługuje nie tylko LTE, ale dzięki temu, że Dimensity 7050 posiada zintegrowany modem 5G, telefon może łączyć się również z siecią GSM 5 generacji. Poza tym smartfon obsługuje Wi-Fi 6, posiada moduł NFC i Bluetooth 5.2. Nawigacja współpracuje z systemami GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Telefon posiada jeden głośnik multimedialny. Dźwięk z niego jest wyraźny, ale bardzo cichy. Nawet jadąc samochodem z głośnością ustawioną na maksa, z trudem słuchałem podcastów, więc w głośniejszym środowisku dźwięk z niego może być w ogóle niesłyszalny. No i przeczas na podsumowanie. F-150 R2 Ultra do kupienia jest na AliExpress za około 1500 zł. Jest to więc jeden z droższych modeli napędzanych Dimensity 7050. Kubota King Kong X możemy kupić za około 1000 zł. Różnica jest więc spora. Spora pod warunkiem, że zignorujemy wszystko poza specyfikacją. Po pierwsze, jest to nie tylko bardzo ładnie zaprojektowany i przemyślany model, ale i najlżejszy oraz najcieńszy telefon w tym segmencie rynku, dzięki czemu bardzo wygodnie leży w dłoni. Telefon poza ładną obudową ma kilka ciekawych dodatków, jak tylne pierścienie LED i karbonowa ramka wokół ekranu. Telefon ma bardzo jasny i ładny ekran AMOLED ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Pod względem specyfikacji, jak już wspomniałem, mamy tutaj średniopółkowy procesor Dimensity 7050, który obsługuje sieć 5G oraz 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Naprawdę sporo. Do tego mamy tutaj moduł NFC oraz nowego Androida 14. Nie jest to jednak model pozbawiony wad. Aparat główny robi słabe, powiedziałbym smutne zdjęcia, a głośnik multimedialny jest bardzo cichy. Akumulator obsługuje ładowanie bezprzewodowe, ale ma niską pojemność, przy czym nie kwalifikuje tego jako wadę, bo ciężko uznać wagę i gabaryty za zaletę i jednocześnie skrytykować baterię. Niestety te dwie rzeczy łączą się ze sobą. Lekki i cienki telefon, mała bateria, gruby i ciężki, duża. Tak czy inaczej uważam ten telefon za jeden z najciekawszych, jakie miałem okazję ostatnio testować. Dajcie znać w komentarzu, co o nim uważacie. Ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.